Robiliśmy ozdoby choinkowe w naszej rodzinie, często samodzielnie. Mieliśmy wujka, już niestety nie żyje, który w ogóle przygotowywał prezenty. Samemu je tworzył, robił. Robił takie kompozycje z suchych kwiatów, korzeni. To były bardzo piękne rzeczy i bardzo fajne, oryginalne, dedykowane konkretnej osobie, i miało to dużo większą wartość niż coś kupione w sklepie, czasami nietrafione. Pandemia wpłynęła na nas wszystkich i na mnie również. Nie spędzaliśmy świąt rok temu w tak dużym gronie, jak to wcześniej bywało, z powodów różnych. Ktoś zachorował, ktoś był na kwarantannie, ograniczenia, no to wszystko wpłynęło oczywiście bardzo mocno na sposób spędzania świąt w mojej rodzinie. Zwykle siedzieliśmy przy dużym stole i to była bardzo liczna grupa bliskich. Cudowne chwile, dlatego że nie mamy okazji w ciągu roku spotkać się w tak dużym gronie razem wszyscy, a tu taka okazja zawsze się przytrafiała. W tym roku też nie będziemy w tak szerokim gronie spędzać świąt, więc no na pewno jest to też pokłosie pandemii i tej sytuacji, która jest.